Jeremiasza. Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk. Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia. Nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. Wtedy przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. Z tamtej strony rzekł Etiopii, wielbiciele moi, córa z moimi rozproszonymi, przyniosą mi dar. W tym dniu nie będziesz się wstydzić wszystkich Twoich uczynków, przez które dopuściłaś się względem mnie niewierności. Usunę bowiem wtedy spośród Ciebie pysznych samochwalców Twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze. I zostawię pośród Ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będę schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Oto Słowo Boże. Wtedy Jezus rzekł do nich,
Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie. Tym razem w kontekście zadania, które wypełnia głoszenia Słowa Bożego, nawracania, mówi Chrystus, celnicy i nierządnice uwierzyli mu i się nawracali, a wy, arcykapłani i starsi ludu, nie usłuchaliście Jana Chrzciciela, nie nawróciliście się. Święty Jan Chrzciciel to obok Najświętszej Marii Panny i świętego Józefa, o którym wczoraj była mowa, jeden z przewodników na drogach adwentowego przygotowania na spotkanie z Jezusem Chrystusem. To jest święty, który na Jezusa wskazywał. To on, pokazując, powiedział: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To on, Jan Chrzciciel, przygotowując ludzi na spotkanie z Bogiem, wołał: przygotujcie drogi dla Niego, prostujcie dla Niego ścieżki. I to on zapowiada: ja was chrzczę wodą dla nawrócenia. Lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie, a ja nie jestem godzien rozwiązać nawet rzemyków u jego sandałów. Święty Jan Chrzciciel to jest postać, do której Chrystus niejednokrotnie się odwołuje. To jest wielki święty, bo o nikim, o żadnym innym człowieku Jezus nie dał tak pięknego świadectwa, jak właśnie o Janie Chrzcicielu. Możemy w Ewangelii przeczytać słowa Chrystusa: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pomiędzy narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. To jest piękne świadectwo. Pewnie każdy z nas od Chrystusa, z ust Chrystusa, chciałby o sobie takie słowa usłyszeć. Ale święty Jan Chrzciciel przecież był tylko człowiekiem z krwi i kości, którym to samo, co my, przeżywał, podobnie jak my, żył, jednak wielkim, potrafił dojść na wysokie szczyty świętości. Można o nim powiedzieć, że to człowiek szczególnie wierny Chrystusowi, taki samotny żołnierz Jezusa Chrystusa. Wobec Jana Chrzciciela Pan Bóg od początku miał swój plan. Chciał z niego uczynić proroka. I rzeczywiście był Jan Chrzciciel prorokiem, mówimy prorokiem przełomu Starego i Nowego Testamentu. Ostatnim z proroków Starego Testamentu, który wskazał na Jezusa Chrystusa. Jedyny, który mógł się z Chrystusem spotkać. Ale ponieważ Pan Bóg chciał z niego uczynić proroka i w zamyśle Bożym miał być tym, który przygotuje świat na przyjście Jezusa Chrystusa, dlatego też ten pomysł Pana Boga na niego był niecodzienny. Pismo Święte na szczęście nie szczędzi opisów historii świętego Jana Chrzciciela, takich opisów, które również nas mogą utwierdzić w wierze w to, że Pan potrafi działać niesamowite cuda, aby tylko spełnił się jego plan i że Pan może i posługuje się ludźmi, aby właśnie w świecie swój plan realizować. Aby powołanie Jana Chrzciciela do bycia prorokiem mogło wzrastać, to była potrzebna rodzina, dobra rodzina, zdrowa rodzina, Bogiem silna rodzina. I Pan Bóg na taką rodzinę, na rodziców świętego Jana Chrzciciela wybrał Elżbietę, która była krewną Maryi, i Zachariasza, kapłana, o którym mówi Ewangelia, że należał do oddziału Ambiasza. Jan Chrzciciel, zanim przyszedł na świat, to już wokół jego osoby działy się rzeczy niesamowite. Ewangeliści o rodzicach
Jana Chrzciciela piszą, że oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś byli już posunięci w latach. W rozumieniu Pisma Świętego Starego Testamentu niepłodność była przekleństwem. Niemożność posiadania dzieci była znakiem braku Bożego błogosławieństwa. Bo tam, gdzie było wiele dzieci, tam, gdzie było wielkie potomstwo, dla Izraelitów odczytywany był ten fakt jako obecność Pana Boga w życiu. Zresztą, kiedy Pan Bóg obiecywał Abrahamowi wielkie potomstwo, że będzie jak ziarnka piasku na plaży, jak gwiazdy na niebie, to właśnie był znak hojności jego błogosławieństwa. Tymczasem, jeżeli ktoś nie miał dzieci, to był naznaczony. I inni, patrząc na taką rodzinę, zastanawiali się, czy zgrzeszyli, co się stało, dlaczego Pan Bóg im dzieci nie daje. Jeżeli byli samotni, to ich pragnieniem musiała być chęć posiadania potomstwa. I musieli się o dziecko modlić, musieli sobie wyobrażać, jakie to dziecko mogłoby być. I Pan Bóg pewnego razu postanawia spełnić te ich pragnienia, spełnić te ich marzenia. Kiedy Zachariasz pełni służbę w świątyni, staje przed nim anioł, podobnie jak stanął przed Maryją, i mówi: Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Pan Bóg wchodzi w ich życie z własnym planem. Pan Bóg już na początku mówi, jakie będzie jego imię. To Pan Bóg wysłuchuje ich pragnień, ale jak się okazuje, Zachariasz, który modlił się pewnie przez długie lata o dziecko, gdzieś tam w sercu odkrywa wątpliwości. To zaczynają pojawiać się pytania. Nie przyjmuje tam otwarcie jak Maryja, która mówi fiat, ale mówi: ja jestem już stary, moja żona jest w podeszłym wieku, po czym to poznam? I Pan Bóg, który widzi, że Zachariasz w jakiś sposób zaczyna kontrolować tą całą sytuację, chce mieć na to wszystko wpływ, chce realizować swoje wyobrażenia i pragnienia, mówi: zamilkniesz, dopóki nie zaczniesz ze mną współpracować. I rzeczywiście Zachariasz odzyskuje mowę dopiero wtedy, kiedy, tak była decyzja Pana Boga, nadaje imię Jan swojemu synowi, nadaje imię Jan, które oznacza: Bóg jest miłosierny. Wokół historii Jana Chrzciciela, zanim on jeszcze się narodził, było wiele zamieszania. Te cuda, które poprzedzały jego narodzenie, one sprawiły, że były o nim głośno. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło, zapisali ewangeliści. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie, ręka Pańska była z nim. Ciekawe jest, że zanim się Jan urodził, to już było o nim głośno. Że zanim się Jan urodził, to już kiełkowało w nim to powołanie do bycia prorokiem. Wiemy, że Maryja po zwiastowaniu, kiedy dowiedziała się, że jej krewna Elżbieta jest już w 6. miesiącu, ta, która dochodzi za niepłodną, że Maryja udaje się pospiesznie w góry, aby wesprzeć swoją starszą krewną Elżbietę. I w momencie spotkania Maryi z Elżbietą ma też miejsce spotkanie ich synów, którzy jeszcze rozwijają się pod ich sercami. Ma miejsce spotkanie, pierwsze spotkanie Jana Chrzciciela z Jezusem Chrystusem. I to spotkanie rzeczywiście w jakiś sposób zostało uwidocznione, bo Elżbieta mówi: oto na głos twojego pozdrowienia. Mówi do Maryi: oto na głos twojego pozdrowienia poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Święty Jan Chrzciciel, będąc jeszcze w łonie Elżbiety, w
wyczuł obecność Boga, poruszył się z radości. Przecież to są rzeczy niezwykłe. I wydaje ona okrzyk, błogosławiąc Maryję. Błogosławiona jesteś między niewiastami. A później, jak zapisali ewangeliści, Jan, który się narodził, rósł i umacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Święty Jan Chrzciciel to jest postać, o której dużo dowiadujemy się z Pisma Świętego. Żył na pustkowiu jak Nazirejczyk, bo pustelnik. Nosił odzienie z sierści wielbłądzi i pas skórzany około bioder, a jego pożywieniem była szarańcza i miód leśny. On żył w duchu pokuty i on wzywał do nawrócenia. A ciągnęły do niego cała Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem i przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy. Święty Jan to była postać, która samą swoją obecnością nawoływała do nawrócenia i rzeczywiście się nawracali. I Jan zapowiadał: ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie, a ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. Jeszcze taka jedna szczególna rzecz, która pokazuje na taką świętość Jana Chrzciciela, jego siłę, jego moc, jego odwagę ducha, jest fakt, że on nie owijał rzeczy w bawełnę, że on nie bawił się w jakieś takie okrągłe słówka, że on nie mówił do tych ludzi, którzy przychodzili po to, aby ich zyskać, najmilsi, kochani, bracia i siostry, umiłowani w Panu. Ale kiedy wczytamy się w Pismo Święte, to usłyszymy, że on mówi: plemię żmijowe, każde drzewo, które nie wydaje owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Gdyby tak ksiądz na Ambonie powiedział do ludzi: żmije, przyszliście tutaj z sercami pełnymi kłamstwa, to pewnie by się ludzie poruszyli. Pewnie trzeba mieć dużo odwagi, żeby czasami powiedzieć człowiekowi prawdę. A on wiedział, co było w ich sercach. I ciekawe, że ludzie, którzy przychodzili, wcale się nie obrażali, nie wychodzili, ale waliły do niego tłumy. Tak wielu ludzi, jak zapisali ewangeliści, cała Jerozolima, całą Judeą i całą okolicę nad Jordanem przychodzili do Jana Chrzciciela, bo pewnie wyczuwali, że w tym, co głosił, była prawda. Że w tym, jak żył, był autentyzm. Przychodzili do niego ludzie, którzy potrzebowali nawrócenia, którzy mieli wewnątrz w sobie, w sercu głębokie pragnienie przemiany życia, którzy może wiedzieli, że rzeczywiście czasami zachowują się jak takie żmije, że jest w nich kłamstwo, że żyli nieszczerze. A Jan wcale się nie starał o to, żeby być popularnym. I paradoksalnie było wokół niego wielu. Oni mówili: on widzi nasze wnętrze, on nas zna, on wie, jaka jest nasza kondycja duchowa. Trzeba być wielkim człowiekiem, świętym człowiekiem, mocnym duchowo człowiekiem, żeby mówić ludziom również o rzeczach trudnych. Jan tę siłę miał, a do tego trzeba powiedzieć, że był niesamowicie pokornym wobec Jezusa Chrystusa. On mówi, że jest na świecie po to, aby się umniejszać, tak aby Chrystus mógł wzrastać, że nie jest godzien rozwiązać rzemyka. Kiedy Chrystus przyszedł przyjąć chrzest, on mówi: nie, Panie, to ja powinienem przyjąć chrzest od Ciebie. I dopiero kiedy Jezus nalegał, Jan udzielał mu szczęście oddania. Jest też w Janie taki rys wielkości i pokory, kiedy przyjrzeć się jego uczniom. Bo Jan prowadził wokół siebie uczniów, tak jak Jezus. Ale kiedy Jezus przychodzi, to okazuje się, że nie Jan powołuje do grona 12 apostołów. Czy był ktoś bardziej godny niż Jan, żeby być powołany do najbliższych współpracowników Chrystusa? A wcale nie Jana
powołuje Jezus do grona swoich współpracowników, tylko powiedziałby ktoś, podbiera jego uczniów. Bo i Jan, przyszły apostoł Chrystusa, i Andrzej, oni należeli wcześniej do grona uczniów Jana Chrzciciela. Jan widzi, że przychodzi Chrystus i że zabiera mu uczniów, ale nic nie mówi, tylko dalej żyje w pokorze. I dalej głosi mocą, z mocą Słowo Boże. Z taką mocą, że nawet sam Herod go podziwia. Marek Ewangelista zapisał, Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego i brał go w obronę. Ilekroć go usłyszał, odczuwał wielki niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Ale Jan nie bał się upominać nawet tych, którzy byli u najwyższych władz, również Heroda. Nie bał się upominać go, że wziął sobie za żonę bratę swego, brata Filipa, Herodiadę. I ten cały konflikt, to upominanie doprowadziło do tego, że Jan został zamknięty w więzieniu, a później na skutek intrygi uknutej przez Herodiadę i jej córkę został w tym więzieniu ścięty, bo zażyczyła sobie córka Herodiady na misie głowę Jana Chrzciciela. Znamy życie tego wielkiego świętego od początku, od momentu poczęcia, od momentu zapowiedzi, z którą przychodzi Boży posłaniec anioł z nieba, aż do momentu śmierci poprzez ścięcie. Mówimy wielki święty, ale żeby on nie był też świętym odległym, takim dalekim od naszych ludzkich słabości, to trzeba jeszcze przywołać jedną historię z jego życia. Jeden moment, który jakby rzuca cień na całą historię Jana Chrzciciela. I o tym usłyszeliśmy we wczorajszej Ewangelii. Otóż, kiedy Jan był w więzieniu, to posyła swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem. Czy to jesteś Ty, tym, na którego mamy oczekiwać? Wydawać by się mogło, że Jan, który pokazuje na Chrystusa i mówi, oto Baranek Boży, to jest ten oczekiwany Mesjasz. Jan, który chrzci Jana Jezusa w Jordanii, Jan, który przebywa w obecności Chrystusa, jest w końcu jego krewnym, tylko 6 miesięcy starszy, oni się znają, że ten Jan powinien być pewny, to jest Chrystus, którego oczekujemy. A jednak w pewnym momencie jego życia w jego sercu rodzą się wątpliwości i posyła do Jezusa uczniów z zapytaniem, czy to Ty jesteś rzeczywiście tym, którego mamy oczekiwać. A Jezus odsyła tych uczniów i mówi, opowiedzcie Janowi to, co widzą wasze oczy i co słyszycie. Umarli powstają z martwych, chromi chodzą, chorzy otrzymują zdrowie, niemi mowę, a niewidomi wzrok odzyskują. Powiedzcie Janowi, że dzieją się cuda przez moje ręce, aby nie był niedowiarkiem, ale wierzącym. Ten Jan przez tą słabość, też odnotowaną przez apostołów, staje się, przez ewangelistów, staje się bliższy każdemu z nas. Oby ten, który wskazywał na Jezusa Chrystusa, który był największym z proroków, który tak bardzo bezkompromisowo głosił Bożą Ewangelię i pomógł nam również w czasie tegorocznego Adwentu przygotować się do dobrego przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Święty Janie Chrzcicielu, Ty, który nie byłeś prorokiem w miękkie szaty odzianym, prosimy, wołaj również do naszych serc, tak jak wołałeś do serc ludzi sobie współczesnych i utwierdzaj nas w pewności, że Chrystus, na którego oczekujemy, jest naszym Panem i Mesjaszem. Daj nam przygotować nasze serca, tak jak przygotowałeś serca ludzi sobie współczesnych, aby zawsze były otwarte na Chrystusa przychodzącego, aby były godnym dla Niego mieszkaniem, aby dzięki naszej wierze mogły zbliżyć się do Chrystusa i zaprosić Go do swojego życia.